Witamy w kolejnym odcinku. Jak widzicie po tytule. Dzień dobry. Witam. Gorąco jest, tego mogę powiedzieć. No, 10 lipiec. 34 w cieniu. Tak, czujemy się jak we Włoszech na Sycylii. Ja wiem, czy tam ciepło. No ale wiesz, w Sycylii ogólnie jest ciepło chyba, no, nie we Włoszech. Tam chyba tak. No. Nie? Chyba tak. Bliżej. Jak widzicie po tytule, nowy nabytek. Nie zabytek, tylko nabytek. No, nówka sztuka, nieśmigana. U nas rzadkość, bo nas tylko zabytki jako nowe nabytki. A tu nówka funkiel. O, dawno już nie było. Nie, dobra, opryskiwacz by przecież. Opryskiwacz i... Dobra, kosiarka bijakowa. Nie no, nie gadaj, trochę tych sprzętów nowych było. No ale i tak w porównaniu do tego, co jest, to jest niewiele nowego. Jak to nie? Pająk był, nówka sztuka. Bizon jest nowy, salonu. Fabryka. Co było jeszcze? Olejek był nowy. O, no było. Ale jak był nówka sztuka kupiony. 700, no. Elegancka cena. No i co jeszcze było kupione? Ale ty. A no i agregat. I wał strunowy jest nówka sztuka do agregatu. O, no tak. No to też jest. Będzie składał agregat na te, no, na siewy? No, pewnie trzeba spawać. Dużej konstrukcji nie ma. I tak. Tu jeszcze jest nowe. No, nie, jest. No nie gadajcie. Nie, no jest już trochę w sumie, tak jak wyliczyłeś. Coś tam to jest. Ale taki porządny, że porządny nabytek, no to nie, chyba teraz. Mało? To teraz taki, wiesz, gruby. Ale nabytek. Nie mów, że teraz jest taki najbardziej gruby. Kurwa, bo bijakowa też była przecież nówka sztuka. No, no to też jest. Powiem wam, że bąki tną jak szalone. No. Jedziemy na plac rozładunku teraz. Kierowca zaraz będzie. To jest. Samochód jedzie z ciężkim sprzętem. Grzaj tego sprzęta. Nie, będziemy jechać dalej. Witamy pana kierowcę. Jedziemy kawałek dalej, bo kolega nam ściągnie koparką to. Przejedziemy dosłownie tam stąd. Jak jest Michał, to jeszcze lepiej. To nie ma przybór. Nie, tutaj w ogóle nie ma praktycznie, przecież tu na rondo jest zaraz, nie? Panie, trzeba ściągnąć, kurwa, talerzówkę. Jedne? Co? No to jest jedno? Jedne, to z tyłu, no. Ona ma wał osobno, bo jest nieskręcona, żeby lżej było, nie? To jest paleciakiem. No. To co, to jest na palecie? Nie, będzie trzeba pasami ją ściągnąć. Ty, ale gdzie ją ściągniemy? Tu czy u Rafała na placu? Bo Rafał miał mi ściągać, to nie do niego, ale chyba Rafał pojechał już, nie? Nie, jest. Jest. Ale gdzie ty ją chcesz? Słucham? Za rolnictwo? No, nie stać, za rolnictwo to ta. Słabo, czy jedno? Jedno. Dobry. To co, tu machniemy ją? Tu. Machniesz ją, panie kochany? Nie, ale macie jakieś pasy, bo nie brali. Trzeba będzie iść do tego. Tam mam zawiesia. Leżą w trawie. Leżą? Tak. Łańcuchy takie? Tak. Myślisz, że dźwignie? Nie, on chce, żeby nie odpuścił. Tonę 200. On wykręci sobie tutaj. No, tonę 200 ta talerzówka, bo tonę 500? Dobra, wiesz. Wał osobno to wiesz, to będzie lżejsza, nie? Gdzieś tu są tym. O, tu są. Hejo! Półtorej tony z wałem. Talerzówka. No 30 za słabo do tego. No 30 z wałem będę jeździł, 30. Co ma tyle za? 30 z wałem będzie jeździło. Agrolifcik, moi drodzy kochani. Padł wybór, na targach latałem. I wypadł, w końcu żeśmy wzięli agrolifcik. Na to dofinansowanie. Ona pasami spięta cała, nie? Wał osobno. To podobna konstrukcja jak ten, a, jak Miłosza. Ale też do 30 wyżej ją zapniesz? No do 30. Chyba by 30 w pół. Ten jeszcze ze dwa krawężniki byś z przodu. Wałby. Ramę musi wzmocnić. Wałby może pociągnęła. Nie, 160 koni jakby ten. 110 pociągniesz, no co 5 to jest. 160 też pociągnie jak będzie na jesień. Ja mam młody. Ale się kurwa urósł do zeszłego roku. Wyrósł. Jaki? Ja bym rok temu to był. Czy dwa lata temu jeździł ze mną na wizorie, to po pas byłeś. Jakby nie. Rośnie ci ten. Czym ty go karmisz, ty? Saletą. Właśnie widać. Kurwa, jest on wyrósł, także. Jak my to ściągniemy, żeby ten. Dobra, to dawaj.
haka, to zawiesia. A nie paleciakiem lepiej? Jak paleciakiem? Bo tak, żeby się nie bujała, nie? No co, co mi dają na tą paletę? Te. No widłami z jednej strony i z drugiej, nie? Jedziesz tak widłami? Nie wiedzę ci tak widłami, bo są krzywe te widły. A, no to dobrze. Po pierdoli, to lepiej zawiesia, lepiej za haka. O, wierzę, zobacz jaki balet. No, najwyżej tu jakoś się złapie. Tu jeden za bolca. I tam najwyżej jest. Tutaj za dwie strony. Nie, dobra. Zawiesia są dwa równe? Takie dwa swoje. Tak. Nie, są zawiesia. No tak, dobra, to lepiej to swoje. Dłuższe będą? Nie powinny stać, cztery może sięgną. Pasy. Kurwa, ciężkie te zawiesie. Wbijaj na talerzu we. Masz tego, bo mi to z kością nie wypadnie. Piotr już pęknie na mikrofonie. Pozdrów widzów. Co? Dawaj do góry. Bez tych hakówek. Bez hakówek? Bez hakówek, to normalnie na zawiesie. Bez hakówek złapiemy normalnie, wiesz. Bez tych zawiesi. Złapię normalnie za tego haka i powinna pójść. To ściągnę. Uwaga. Wał dużo waży, nie? Nie ruszy tak ręcznie. Daj wyżej trochę. O. Wiesz co? Tą niską pompę włoż. Ona ci wtedy nie mówi tak. No, co? Półtorej tony. Daj trochę dyl dalej. Nie wiem, że tego do czyjeski zapinać. Szkoda, czartą osobą jesteś, która się pyta o to. Sam wał, tak. Nie. Jak Ursus będzie na jesień, to może do Ursusa. Chcesz 60 koni, to... Ty tam tego wyczaj. No jest. Rama sprzęta. Podoba do Miłosza, nie? Ta rama taka się nie wydaje. On ma tego Betty Speeda. Dobra, pakuj, to się wiesz, ciągnikiem wjedzie i... Co? Tak, ją weźmiemy. No i dobra, to tak. Pięćset sześćdziesiątki talerze. Wał 600. Waży, no mówię ci, nie wiem ile ten wał będzie ważył, ale ten wał będzie ważył też trochę. To daszkowy, najlepszy wał jaki da się chyba do talerzówki. Poszło ładnie. Wał to już z górki. No, tym to się potnie już ściernicko. Elegancka krzyk. Nuwencja. Kawurami nie jest dla mnie. Nuwencja. Tu ramiona tylko sobie sam przerzucicie. One są transportu. No wiadomo, między spóźnami, żeby między kolejami. I tutaj po paru hektarach, tam powiedzmy gdzieś tam po 3 hektarach, no. 5, sprawdzić to dokręcenie, tu się poukłada wszystko. Aha, czyli na każdej trzeba sprawdzić, tak? Tak. Dobra. No i później tam sukcesywnie co jakiś tam czas zerkną, czy gdzieś tam... Nie jest luźna? No, oczywiście. No bo to są samoobsługowe, to jak na przykład jednie łożysko, to już trzeba kupić całą piastę, nie? Tak, ale to... Dobra. Zrobi się. To się stanie, to chyba będzie jakaś tam ostra kolizja. Na tyle hektarów, co my mamy. Smutkiem to... graniczną albo kamieniem wielkim, że...
Nie, no chyba nie. To całe ramię by wyrwało. Całe ramię by wyrwało. Trzeba coś tam podczytywać? Buzetka jest jakaś. I skrajne można do góry, jak za bardzo zarzuca. Talerze to, żeby wiesz, nie zapieprzało bruzdy, tak jak na przykład w tej 1,80 metra, jak jedziesz szybko, to z 1,80 metra robi się 2,5 metra. No, bo rozsypuje, nie? Na boki. No i znowu jak gdzieś o 5 na godzinę, to już roboty ci nie zrobi, tak jak tamta, nie? Bo tam ma talerze cięte i tym trzeba zapieprzać. No 6 garków se poradzi. Zapotrzebowanie koni od 180 tam do 110 chyba tej talerzówki jest. No. Dopiero poczujesz, że żyje. I to 15 na godzinę gdzieś taka prędkość robocza tego. 12-15 na godzinę i... Ferguson? 105. Mocny ma ramiona, człowieku. No, powiem ci, że Perkinsa to jest szóstka. 5,7 litra. Zajeżdżaj! Które zaczepiasz? Na zewnętrzne? Chcesz? Dawaj, jedną kulę masz? W środkowe, na pierwsze, co środkowe tu bierzesz, od środka. Bo tu pasuje, bo to jest na większą kategorię. Na kategorię trzecią. Z tego bolca to wbiję sobie. Pokaż tego bolca, bo tu jest kategoria druga i trzecia, nie? Kategoria trzecia to już jest kurwa, fes. Fes. Na dolną. Dobry. To zależy, co zarąbiesz. No 30 teraz. Dajesz ty z 30. Pani Wisik będzie musiał jeszcze z bizonem do pana przyjechać. Trzeba będzie poprawić, kurwa, tego wkleić. Albo dekiel, no chuj wie. Wziąć najwyżej tę korkową karę, się zamówić z oni i ją podmalować. Bo jestem do piątku. Jutro? Bo jestem do piątku. No to jutro przyjedziemy i tyle. To jutro. No tak... Po południu. Burza ma być już koło 15, na pieprza deszczem. Jest! Kurwa, gdzie ta tulejka była, ty? Teraz nie chcę wyjść. Tulejka była w górę, w środku. Tu, na górny. Może być, jak ściśniesz, to żeby to, wiesz, śmigałoby. To ma się zapierać na wale. Ciężar talerzówki. O, jest. Teraz za dużo, kurwa. Za dużo. Pociąg ta tam do siebie. Nie. Zaraz go. Tu gdzieś będzie 27. 24, no. 5 cm. Daj do góry trochę. 5 cm. Dobra, poszło. Jeszcze trochę. Jeszcze trochę. Dobra. Dobra, poszło. Poczekaj, weź palmy. 22. Byłoby. Tym udarem nie zejdzie? To do was, tak? Daję jeszcze raz. Nie skręciłeś, nie zapędzie. No, pociąg ta. Daj do góry trochę. O. Już, poszło. Dobra. Bo to już ten spiera się na śrubie. Dobra, chuj, te pół centymetra to. Dobra, tego się nie kwelu. No, dokładnie, to ma równa dzina. No, wedą tę miarkę, zbierz teraz. Ile? Teraz przeskoczyłem. 22. 7 gdzieś. Daj, dawaj go za górę. Którą stronę? Do nas, teraz. O, dobra.
teraz. 21, tu. Chyba będzie dobrze, nie ruszaj. No. 31. No! No, może być! W ogóle metro różnicy tak nie ma. To równa i no. Kurwa, długa ta maszyna, nie? Tak teraz patrzy, to kurwa. Jesteśmy na bazie, zobaczcie. Podwórko małe. Kawa byka. No i co? Teraz możemy na spokojnie powiedzieć, co jest w sprzęcie. Wałda szkowy, 600. Talerze 560. Andrzej dorzucił, pan właściciel firmy AgroLift. Widzę, że ekrany boczne. I co, spawy wszystko maszynowe robione. Tutaj jeszcze jak to się otwiera. To się tak robi. Tak. No i przed. Tak. Kawał kurde ostre te talerze. Ostre jak noże. Chleb by pocięło. Je przepadniesiony, no nie, i blokuje. Nie, no wiem. No. Skrajne. No i co jeszcze? Wszystkie spawy maszynowe, rama pełna. Czekaj. Piękna sprawa. Pięknie wyspawana. I tak to się prezentuje. Dobry. Co tu mamy jeszcze ciekawego? Piasty samoobsługowe. Właśnie, piasty samoobsługowe. Power disk. Ta standardowa, bo większa jest niepotrzebna. Zobacz, jak się fajnie kręci. Bez oporu. No. Kurde, te piasty to piękna sprawa, zobacz. Tutaj się dokręca, szybka wymiana, odkręca śrubkę, ciach, ciach. Ale nawet talerz, zobacz, bach, 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 wszystko, z gwintem jest ta piasta. Śruby 8,8. No powiem wam, że przetargu nie. Jusiu Wianek rzucił. Piatki dziewanny chyba. Rzeczenie roki. Do smarowania. To jest dobre, to te lizaki. No, no bo to są te skrobaki, co ci wiesz. Jakby miało ci zabalić dwa. Lublinek lata przecież ma chyba 3-metrową też talerzówkę, nie? Nie wiem ile. Muszę zapytać się Lublinkę, jaką ma. Zostawcie łapkę i suba, jak się film podoba. Oczywiście, jak czy nowy, nawet tak jak wam się podoba. Fajny sprzęcik. Kolejne testy w polu. Następny odcinek, nie wiem czy będzie ze żniw, czy będzie z talerzowania, czy z kombajny. Jak to jest, mówisz? To ci prześlę. Dobra. To się zmotywujesz i przyjdziesz, a nie... Dobra, to już ci wysyłam, już ci wysyłam. BT, to jest to. Na razie, ho. To jest taka, tak? A Miłosz ma chyba taką. BT Speeda ma, no. BT Speed ma taką. Miłosz ma BT Speeda i na tym BT Speed jest dłuższej ramie, widzisz? No i zobacz też. Ale jest. Tyle by ważyła? 1280 kg. Ale sama masa może zależówki, ale bez wału. Moc, jakie zapotrzebowanie? A w piżdu. Akurat. Ale jest jeden plus. No. Zawleczek ma ta od... A na przykład BT Speed jest więcej mocy wymaga, nie? Mhm. A też 24 talerze. Tak, no bo to sama szerokość. To jest. Na grubszej ramy jest. Wieżyczkę ma całkiem inną, inna konstrukcja wieży jest. BTE. BTC. BTH. BTC to BTH taką, taką sobie weź. ABC. No 4 metry. Ile zapotrzebowanie mocy? No 170 koni, 5-metrowa. 150 akurat. No czy Zel ma ten? Zel ma 5-metrową zetorem targał. A zetor ma 200 koni. No to jaki problem? O, albo takie. Też się opuszcza? Z hydropaki. Tak, też się opuszcza. One są do transportu. Bo to są takie te skrajne. Zagarniają. No i to są te ekrany boczne, żeby nie rozsypywało, żeby równo po przejeździe było. Będzie jak u Adriana robiła, jak mówiłeś, że byłeś taki w szoku, jak Agromarz robił, to teraz AgroLift będzie ten. U nas tak trzaskał. A ten, tu jest ten, brona, ta ciężka. No. Też kurwa, zobacz, 5 metrów. Zobacz, jakie zapotrzebowanie, żeby kurde, wyciągnąć, nie? 60? No nie. A taki ten? Pielnik chyba. O. No. Nie, też pielnik by wyjął. A pokaż wały, jakie ten zapotrzebowanie mają wały do tego. To jest ten. 3 metry 50 do 80. 3 metrowa do 60. To już taki już. Wał do tego, nie? Ciągnął. Tak, ten różowy. Kończymy, zadowolony? Zadowolony jestem. Wjedzie w pole. No. To zrobimy ładny, fajny, duży odcinek, zobaczycie jak to robi. Tylko masę i zrobię. Nie, gdzie? To worany by może tak zrobił, bo worany to ciężej, po ściernisku to luz. Ustawi się na 10 centów, to będzie. Trzeba będzie sprzedawać masę i kupować większego. 31.
50. Albo 30 do 60. To co się tak, rozdarniać? Ale wiesz, no co, Messej to tak, na chwilę, 2-3 lata. Ja. Zaraz będzie brakowało mocy. Tak, nie będzie brakowało. Więc już wystarczy. Nie większych traktorów. Wystarczy. Mhm. To czasu. Fenda. Młody rolnik wjedzie, to... Ja bym jestem stary. Młody rolnik ze 40 lat. Piotruś jest stary, to już Piotruś już na ten... O, Piotruś ma dzisiaj urodziny, 30 lat. Złóżcie mu życzenie. Złóżcie mu życzenie w komentarzu. Czego życzę mu na 30? Tak. A my kończymy. Może zrobimy te, na zrzutka... Zrzutka zrobimy to. Na kobietę. Nie na kobietę, tylko na Esioka. Kurwa, gałgani.